Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg. Co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Margaret Davis. Złe zwyczaje, gdy im się przeciwstawić, zaoferują najbardziej gwałtowny opór, lecz jeśli walka przebiega siłą i wytrwałością, mogą być pokonane. Aby być zbawionym, człowiek musi zyskać zwycięstwo nad samym sobą, swoim usposobieniem, skłonnościami. Jego wola musi być doprowadzona do zgodności z wolą Boga. Chwała nieba jest tylko dla tych, którzy na tej ziemi uzyskali sprawiedliwość Chrystusa. Szukajcie zrozumienia waszej osobistej odpowiedzialności. Podążajcie niezmiennie do przodu, a Pan uczyni was więcej niż zwycięzcami. Wszyscy muszą być zbawieni na zawsze. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Hebrajczyków, rozdział 7, werset 25. Wiele głosów popiera błąd, niech Twój głos popiera prawdę. Przedstawiaj prawdę, jaka jest w Chrystusie, czyniąc jasnymi wymagania prawa i Ewangelii. Przedstawiaj Chrystusa, drogę, prawdę i życie i opowiadaj o Jego mocy, aby uratować wszystkich, którzy do Niego przyjdą. Przywódca naszego zbawienia oręduje za swoim ludem nie jako petent, aby skłonić Ojca do współczucia, lecz jako pogromca, który dzierży palmy swojego zwycięstwa. On może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Uczyń ten fakt bardzo jasny. Jeden promień nadziei zabłysnął Jezusowi konającemu na krzyżu. Była to modlitwa skruszonego złodzieja. Człowiek ten nie był zatwardziałym kryminalistą. On widział i słyszał Jezusa i przekonywały go jego nauki, jednak kapłani i przywódcy odwrócili jego uwagę od niego. Chcąc stłumić świadomość, pogrążył się coraz bardziej w grzechu, aż w końcu został aresztowany, osądzony jako winny i skazany na śmierć krzyżową. W sali sądowej i w drodze na Kalwarię przebywał w towarzystwie Jezusa. Zauważył jego boską postawę, pełne współczucia i przebaczenie dla jego katów. Wówczas przekonał się, że to jest Chrystus. Duch Święty oświeca jego umysł i stopniowo łańcuch dowodów zostaje złączony. W Jezusie posiniaczonym, wykpionym, wiszącym na krzyżu widzi on Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Nadzieja połączona jest z udręką w jego głosie, gdy bezsilna i umierająca dusza oddaje się konającemu Zbawicielowi. Panie, pomnij na mnie, woła, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. Szybko nadeszła odpowiedź. Były to czułe i melodyjne w brzmieniu, pełne miłości, współczucia i mocy słowa. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Gdy on wypowiedział te słowa obietnicy, ciemny obok, który zdawał się owijać krzyż niczym całunem, został przebity świetlanym promieniem życia. Doskonały pokój Bożej akceptacji stąpił na pokutującego złodzieja. Ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Jego królewskim prawem jest zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Jezus może zbawić na zawsze tych, którzy przychodzą do Niego w wierze. On oczyści ich z wszelkiego skalania, jeśli Mu tylko na to pozwolą. Jednak jeśli przykną do swoich grzechów, prawdopodobnie nie będą mogli być zbawieni, gdyż sprawiedliwość Chrystusa nie przykrywa grzechu bez pokuty. Bóg oświadczył, że ci, którzy przyjmują Chrystusa jako swego odkupiciela, akceptując Go jako tego, który gładzi grzechy świata, przyjmą przebaczenie za swoje wykroczenia. Takie są warunki, na jakich zostaliśmy wybrani. Zbawienie człowieka zależy od tego, czy przyjął on Chrystusa wiarą. Ci, którzy Go nie przyjmą, utracą życie wieczne, gdyż odmówili skorzystania z jednej możliwości, jaką Ojciec i Syn zapewnili dla ratowania ginącego świata. Wszyscy odkupieni zaśpiewają pieśń wybawienia.
Kiedy walka na ziemi dobiegnie końca i święci zostaną zabrani do domu, naszym pierwszym motywem będzie pieśń Mojżesza, sługi Bożego. Drugim motywem będzie pieśń Baranka, pieśń łaski i odkupienia. Ta pieśń śpiewana będzie głośnym, podniosłym i majestatycznym głosem, odbijając się echem od dziedzińców nieba. Pieśń Bożej opatrzności łączy w sobie różne przejawy Bożego zrządzenia, które teraz są widoczne dla wszystkich bez zasłony oddzielającej prawo, proroctwo i Ewangelię. Historię Kościoła na ziemi i Kościoła odkupionych w niebie koncentruje się wokół krzyża Kalwarii. To jest motywem, to jest pieśnią. Chrystus będący wszystkim i we wszystkim. W hymnach uwielbienia rozbrzmiewających w niebie z ust tysięcy i dziesiątków tysięcy i nieprzebranej liczby odkupionych. Wszyscy zjednoczą się w śpiewaniu tej pieśni Mojżesza i Baranka. To jest nowa pieśń, gdyż nigdy przedtem nie była śpiewana w niebie. Poselstwo z roku 1888 było odrodzeniem prawdziwej sprawiedliwości. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jana, rozdział 1, werset 29. Pan w swojej wielkiej łasce posłał swojemu ludowi najcenniejsze poselstwo. To poselstwo miało jeszcze bardziej wyróżnić przed światem wywyższonego Zbawiciela jako ofiarę za grzechy całego świata. Przedstawiało usprawiedliwienie przez wiarę w poręczyciela. Zapraszało ludzi do przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa, która manifestuje się w posłuszeństwie wszystkim przykazaniom Boga. Wielu utraciło Jezusa z zasięgu wzroku. Potrzebowali skierować oczy na Jego boską osobę, na Jego zasługi i niezmienną miłość do ludzkiej rodziny. W Jego ręce dana jest wszelka moc, aby mógł rozdzielić ludziom bogate dary, udzielając bezradnej istocie ludzkiej bezcennego daru Jego własnej sprawiedliwości. To jest poselstwo, które Bóg nakazał dać światu, poselstwo trzeciego anioła, które ma być ogłoszone potężnym głosem i ma mieć udział w wylaniu Jego ducha wielkiej obfitości. Boża resztka ma napełnić ziemię wołaniem trzeciego anioła. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. To było niezbędne, aby wywyższyć wielki standard sprawiedliwości, jednak czyniąc to wielu zaniedbało głoszenia wiary Jezusa. Jeśli mamy posiadać ducha i moc poselstwa trzeciego anioła, musimy przedstawiać jednocześnie i prawo, i Ewangelię, gdyż idą one ręka w rękę. Ewangelia nie ma być przedstawiana jako nieżyciowa teoria, ale jako żywotna siła mogąca zmienić życie. Bóg pragnie, aby odbiorcy Jego łaski byli świadkami tej mocy. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian, rozdział 1, werset 16-17. Musimy być oświeceni odnośnie planu zbawienia. Nawet jeden człowiek na 100 nie pojmuje biblijnej prawdy dotyczącej tego tematu, który przecież jest tak istotny zarówno dla naszej obecnej, jak i wiecznej pomyślności. Wróg człowieka i Boga nie chce, aby ta prawda była zrozumiale przedstawiana, gdyż wie on, że jeśli ludzie przyjmą ją w pełni, jego moc zostanie rozbita. Lud Boży musi posiadać tę wiarę, która sięga po boską moc, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest was Boży to dar. Niektórzy nie uczynią właściwego użytku z nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę. Będą ją przedstawiali jednostronnie, twierdząc, że wszystko należy czynić przez wiarę, umniejszając znaczenie uczynków. Inni uchwycą się szczegółów, które skłaniają do błędu, całkowicie ignorując znaczenie uczynków. Jednak prawdziwa wiara zawsze działa poprzez miłość. Ona dostarcza siły napędowej. Jeśli lud Boży nie ma udziału w doświadczeniach dzięki boskiej mocy, w
fałszywe teorie i błędne idee zniewolą umysły. Chrystus i Jego sprawiedliwość odpadną z doświadczenia wielu, a ich wiara pozbawiona będzie mocy i życia. Wiara konieczna jest do zbawienia, nie jest zwykłą, powszechnie spotykaną wiarą, lecz zasadą zamieszkującą w sercu, czerpiącą życiodajną moc od Chrystusa. Ona poprowadzi duszę w odczuwaniu miłości Chrystusa w takim stopniu, gdy charakter mógł zostać oczyszczony i uszlachetniony. Taka wiara w Chrystusa nie jest tylko impulsem, lecz mocą, która działa przez miłość i oczyszcza duszę. Dokonuje tego, poddając duszę dyscyplinie, podnosząc ją ze skalania i prowadząc do łączności z Chrystusem do momentu, aż przywłaszczy sobie Jego czystość zgodnie z jej potrzebą. Taka jest zbawcza wiara. Weźcie to poselstwo we wszystkich jego aspektach i ogłoście je ludziom, gdziekolwiek opatrzność otwiera drogę. Usprawiedliwienie przez wiarę i sprawiedliwość Chrystusa są tematami, które mają być przedstawiane ginącemu światu. Spotkacie takich, którzy powiedzą: jesteś zbyt podekscytowany tym tematem, jesteś zbyt przejęty, nie powinieneś sięgać po sprawiedliwość Chrystusa i czynić tak wiele w tej kwestii. Powinieneś mówić na temat zakonu. Jako lud tak długo głosiliśmy zakon, aż staliśmy się wyschnięci jak wzgórza Gilboa, w którym brak rosy i deszczu. Musimy głosić Chrystusa w zakonie, a wówczas takie kazanie będzie obfitować w napój i pokarm. Prawo Boże ma być wywyższone, jego wymagania muszą być przedstawiane w prawdziwym, uświęconym charakterze, aby ludzie mogli być prowadzeni ku decyzji za lub przeciwko prawdzie. Poselstwo o Chrystusowej sprawiedliwości ma brzmieć od jednego krańca ziemi po drugi kraniec, aby przygotować drogę Pańską. Dzieło trzeciego anioła zakończy objawienie się chwały Bożej. Trzeci anioł ostrzega przed przyjęciem znamienia. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Przepraszam. Apokalipsa, rozdział 14, werset 9-12. W kwestii spornej całe chrześcijaństwo będzie podzielone na dwie wielkie grupy. Tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa oraz tych, którzy czczą bestię i jej obraz i przyjmują jej znamie. Pan jasno przedstawił mi, że piętno bestii będzie utworzone, zanim zakończy się czas łaski, gdyż ma to być wielkim testem ludu Bożego, który określi ich wieczne przeznaczenie. Kiedy przodujące kościoły w USA zjednoczone w tych punktach doktryny, które wspólnie utrzymują, wpłyną na ciało ustawodawcze, aby wymusić na nim dekrety i uznać słuszność ich instytucji, wówczas protestancka Ameryka ustanowi obraz rzymskiej hierarchii, a w wyniku tego nieuchronnie zostanie wymierzona cywilna kara dla inowierców. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona, i czyni wielkie cuda tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zrodzi mieszkańców w ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, żeby postawili posąg zwierzęcia, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi i zwierzęciu, zostaną zabici.
On to sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Apokalipsa 13, rozdział 13, werset od 12 do 17. Kiedy Ameryka, kraj wolności religijnej, zjednoczy się z papiestwem w gwałceniu sumienia i zmuszania ludzi do czczenia fałszywego sabatu, ludzie wszystkich krajów świata zostaną poprowadzeni, aby naśladować jej przykład. Każdy człowiek będzie poddany próbie. Posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo będzie kwestią, o której będzie musiał zdecydować cały świat. Wszyscy zostaną wezwani, aby wybrać pomiędzy prawem Bożym a prawami ludzkimi. Tutaj zostanie nakreślona linia podziału. Będą tylko dwie grupy. Każdy charakter w pełni się rozwinie i wszyscy zobaczą, czy wybrali stronę lojalności, czy stronę buntu. Sabat będzie wielkim testem lojalności, gdyż jest on szczególnie kwestionowanym punktem prawdy. Kiedy ostatni test zostanie zastosowany w stosunku do ludzi, wtedy będzie nakreślona linia podziału pomiędzy tymi, którzy służą Bogu, a tymi, którzy Mu nie służą. Podczas gdy jedna grupa, akceptując znak poddania się ziemskim mocom, przyjmie znamie bestii, inni wybierając znak wierności boskiemu autorytetowi, przyjmą przypieczęć Boga. Dziękuję.